dobry, witam serdecznie Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Człowiek Planety Ziemia. Doktor Aleksander Woźny, Mariusz Dąbrowski, witamy serdecznie. Witam. Witam serdecznie i pozdrawiam naszych widzów w nowym 2021 roku, bo niektórzy z Was w tych tak zwanych swoich pytaniach, no nie tak zwanych, przepraszam, nie dobrze powiedziałem, w ubiegłym roku na ostatnich odcinkach naszych nagrań pytali, w jakich miesiącach my nagrywamy. Dzisiaj jest 22 stycznia 2021 roku, to znaczy, tak jak mówiłem w naszym poprzednim odcinku dla naszych szanownych widzów, praktycznie 21 grudnia 2020 roku nastąpił drugi skok kwantowy, o których ja Państwu i naszym szanownym widzom opowiadałem, który praktycznie potwierdza te piktogramy z lipca ubiegłego, to znaczy 2020 roku pod wrześniem w Wielkopolsce, które pokazują trzy spirale, praktycznie w każdej z których z rękawem, który jest po 8 krążków, ale te krążki zaczynają rozchodzić się od centralnego największego i oni się zmniejszają. To znaczy, to potwierdza, co ja będę dalej naszym szanownym widzom opowiadać, energetyczny, informacyjny wpływ na nas, na praktycznie ludzi na Ziemi, ze strony otaczającej nasz przestrzeni kosmicznej, który my rejestrujemy, odczuwamy jako częstotliwość rezonansów Schumana. Dlatego ja specjalnie poświęciłem dużo czasu, żeby rejestrować rezonansy Schumana, które w otwartej, powiedzmy, dostępu w internecie są publikowane i pokazywane codziennie tylko przez Tomski Uniwersytet Państwowy, który pokazuje dokładnie wszystkie parametry pracy naszej planety Ziemi. To znaczy, można powiedzieć, że ono rejestruje puls naszej planety, tętno naszej planety, które bije się na różnych częstotliwościach z różną amplitudą, bo praktycznie częstotliwość pracy praktycznie naszej planety Ziemi, a my bezpośrednio, jak ludzie tej planety, uzależnieni od niej jesteśmy nawet nie na 100, a na 250%, bo to odbije się na stanie naszego organizmu, na naszym samopoczuciu, praktycznie na naszym zdrowiu. Dlatego ja też naszym szanownym widzom w poprzednich naszych odcinkach opowiadałem o tym, że jaki będzie świat po tym skoku kwantowym, kolejnym, drugim, bo przypominam tak bardzo szybciutko, że pierwszy skok kwantowy nastąpił 21 grudnia 2012 roku, który jest pokazany w tym tak zwanym kalendarzu starożytnych Majów, o którym bardzo dużo jest opowiadane w książkach, w filmach, w internecie też można dobrze znaleźć informacje na ten temat. Tylko jeszcze raz powtarzam, kalendarz Maja nie mówi o końcu jakiejś epoki, on dokładnie odzwierciedla tak zwanym koniec samodzielnego rozwoju cywilizacji ludzkiej na naszej planecie Ziemi. Dlaczego mówię o tym samodzielnym rozwoju? Bo przypominam naszym szanownym widzom, że kalendarz Maja powstał w 14 kwietnia, faktycznie był zapisany, wybity 3114 roku, dokładnie te daty, dlatego bardzo dobrze pamiętam, bo potem w następnych odcinkach przejdę do rozszyfrowania prawdziwej informacji, która jest zawarta w kalendarzu Maja i skończył się on 21 grudnia 2012 roku. To znaczy ponad 5000 lat było dane ludzkości na Ziemi na samodzielny rozwój. Jak wszyscy wiecie, widzicie na swoim własnym życiu na przykładzie, do jakiego poziomu, to znaczy do jakiej granicy doszliśmy dzisiaj, jak ludzkość na Ziemi w swoim rozwoju. Dlatego w 2012 roku, po pierwszym skoku kwantowym, który nastąpił i pamiętacie, że to było bardzo dużo wrzawy na całych mass-mediach w całym świecie, potem on jakoś przeszedł i żadnych tych skutków, które były zapowiadane lub przepowiadane, nie nastąpiło. Ale,
ale tak jak już też mówiłem w poprzednich odcinkach, pod koniec 2013 roku, to znaczy kolejnego, następnego roku po roku 2012 i na początku, to znaczy w połowie stycznia 2014 roku, nastąpili zarejestrowane precyzyjnie, to znaczy to nie są teoretyczne opowiadania, to są praktycznie potwierdzone fakty, które mówią tak, że atom wodoru, to znaczy H2, który wchodzi w H2O, najważniejszy płyn na naszej planecie Ziemi, który my nazywamy wodą, zmniejszył się na 4%. I to, jak też mówiłem przedtem, zarejestrowali 12 niezależnych laboratoriów badawczych, naukowych na całym świecie. Oprócz tego astronomowie i astrofizycy ze zdziwieniem dla siebie zauważyli, kiedy rejestrowali centrum naszej galaktyki Droga Mleczna, że ta czarna dziura, która przedtem była przez nich rejestrowana i bardzo szczegółowo opisana, szczególnie to chcę ukłonić się na świętej pamięci zmarłego Stephena Hawkinsa, który jest praktycznie najwybitniejszym naukowcem, który opracował teorię czarnych dziur razem ze swoimi kolegami, których tylko nie będę wspominać, bo to jest nieistotne. W końcu swego życia Hawkins przyznał, że on praktycznie niedobrze zinterpretował lub niedobrze podał te teorie czarnych dziur, bo o dziwo 14 stycznia 2014 roku astronomowie i astrofizyki nie zarejestrowali tej czarnej dziury w centrum naszej galaktyki Droga Mleczna, a powstała jakaś szara przestrzeń w środku naszej galaktyki. Przypominam, że my jesteśmy jak planeta Ziemi, jak układ słoneczny, w który nasza planeta wchodzi razem z pozostałymi planetami naszego układu słonecznego, obracamy się wokół centrum naszej galaktyki na obrzeżach jednego z czterech rękawów tej galaktyki, o którym my też mówili. Dlatego ja chciałbym Państwu i naszym szanownym widzom dzisiaj zaprezentować wyjaśnienie, co znaczy, jakie skutki powoduje za sobą każdy skok kwantowy, który praktycznie oddziałuje na wszystko, a szczególnie na naszej planety, to dotyczy biologii, a znaczy i nie tylko naszych roślin, zwierząt, a i człowieka w pierwszej i w głównej kolejności. Dlatego w poprzednich naszych odcinkach, których nie pamiętam, chociaż kiedyś się zabiorę i zrobię taki katalog tych wszystkich naszych odcinków, które my nagrywamy, bo niektóre nasze widzowie piszą, że taki ogrom i ta ilość, który nie w stanie ludzi ogarnąć, ale jeszcze raz bardzo rekomenduję naszym szanownym widzom zwrócić się do naszych odcinków nagrywanych w projekcie Boga. Bo te nasze spotkania, te moje prelekcje, które ja staram się Państwu przedstawić, te nowe informacje, które cały czas idą, cały czas zmieniają całą sytuację, włącznie z nami, ludzkością na naszej planecie Ziemi, oni na czym są oparte. To znaczy, po prostu nic przypadkowego się nie dzieje. Wszystko jest zapisane przed i zapisane jest tak zwane w siedmiu poziomach lub w siedmiu strefach, sferach, o którym ja kiedyś Państwu i naszym szanownym widzom opowiadałem, kiedy my rozpatrywali energetyczny kokon człowieka. Nawet przypominam sobie, że w Mariuszu Telewizji Tagin TV przysyłał taki kolorowy obrazek, gdzie człowiek pokazany w środku tych otaczających jego energetycznych sfer, których jest dokładnie siedem. O dziwo, ostatnie badania, które potwierdzone przez praktycznie autorytetnych naukowców, do których mam zaufanie, to znaczy uważam, że oni mówią prawdę, też potwierdzili to, że nasza planeta Ziemia jest na dużo większa, niż nam się wydaje. Tym samym ja odpowiadam na te pytania naszych szanownych widzów, którzy byli w poprzednich odcinkach, którzy pytali, czy jest coś takiego jak inna
wielkość naszej planety Ziemi. Tak są, jest inna wielkość, bo praktycznie na dzień dzisiejszy, to znaczy na początek 2021 roku, jest zarejestrowana znowu 7 sfer otaczających naszą planetę Ziemię. Przypomnę naszym szanownym widzom, co to jest za sfery lub powłoki raczej. Pierwsza sfera, o której mówiliśmy, nazywa się geosfera. Geosfera to są i kamieni, i skały, cała kora ziemska, na której potem powstała biosfera, to znaczy organizmy żywe pierwsze. Dlatego chciałem naszym szanownym widzom jeszcze raz porekomendować zwrócić się do poprzedniego naszego projektu Stagin TV, projektu Boga, którym bardzo szczegółowo opowiadałem i starałem się Państwu przedstawić te informacje, może bardzo skomplikowane dla niektórych, bo trzeba mieć odpowiedni poziom wykształcenia, wiedzy. Główne to dotyczy tak zwanej wiedzy, której ja nazywam fizyką, bo sam jestem fizykiem jądrowym i no, tak u mnie życie się złożyło, że musiałem to wszystko jakoś uswoić, nauczyć się i zapamiętać, bo uczyć się i nauczyć się to są dwie różne rzeczy. Uczą naszych dzieci, jak sami Państwo wiecie, teraz dystancyjny, to znaczy jest w związku z epoką koronawirusa, o którym też dalej będę Państwu opowiadać na konkretnych przykładach jednego z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, który niestety gwałtownie zmarł 17 listopada ubiegłego 2020 roku, który jest ojcem, stwórcą, ojcem, założycielem nowego kierunku w biologii, genetyce i medycyny. Nazywał się on akademik Piotr Petrowicz Garajew. O nim można też bardzo dużo przeczytać w internecie polskim, w języku polskim, tylko jego główne zasługi i główne opracowania troszeczkę się umykają naszym szanownym widzom, naszym szanownym obywatelem RP, bo tak naprawdę obserwując otaczający nas czas i te wydarzenia, które my mamy w epoce koronawirusa, tak jak nazywam dalej, to znaczy co się dzieje się. Mam takie wrażenie, że po cichutko się cofamy i to z przykrością mówię, na 50 lat do przodu, to znaczy nie chcę nikogo urazić, ale coś mi się wydaje, że cofamy się do epoki towarzysza Gomułki, towarzysza Gierka. Dlatego chciałemby, żeby nasi szanowni widzowie, którzy myślą samodzielnie, niektóre informacje, które ja podaję, zaczęli sami docierać do tych źródeł i zaczęli próbować zrozumieć, bo zrozumienie naszej przeszłości potwierdza to, co dzieje się dzisiaj, to znaczy w teraźniejszości, ale to daje i tak samo możliwość przypowiadania najbliższej przyszłości. A najbliższa przyszłość rysuje się u nas po różnemu, w różnych państwach. Znowu jeszcze raz potwierdzam a propos tak zwanej epoki koronawirusa. Dlatego chcę Państwu jeszcze przypomnieć, że to, co mówiłem, podczas pierwszego skoku kwantowego zmienił się najważniejszy pierwiastek, który zaczyna okresową tablicę pierwiastków Dmitrija Iwanowicza Mendelejewa, który my nazywamy wodór. Wodór składa się, jak wiecie na pewno wszyscy z szkoły średniej, z protonu, to znaczy z jądra tego atomu, wokół którego krąży praktycznie elektron. I woda jest podstawą wszystkiego, podstawą wszystkich organicznych substancji, które powiązane nie tylko z biologią Ziemi, ale z tymi surowcami energetycznymi, które my teraz wykorzystujemy. Ale woda, tak zwanym na cienkim poziomie, jest absolutnie innym substancją, bo tak jak mówiłem, że na cienkim poziomie wrzątek, kipiąca substancja woda nie jest wrzątkiem, bo nowy wodór natychmiast zaczyna przebudowywać całą strukturę wody. I dlatego jej słynny wzór, to znaczy H2O, on jest troszeczkę inny. Praktycznie wszystko się zmieniło, to co ja mówiłem w poprzednim naszym 54 odcinku.
To dotyczy nie tylko wodoru, bo on się zmniejszył się na 4%, to znaczy praktycznie zmniejszenie rozmiaru powoduje większą gęstość, powoduje zwiększenie jego masy, o którym my też mówili i na konkretnych przykładach, to co Państwu dawałem w informacji w naszym poprzednim projekcie Boga. To spowodowało, że za wodorem zaczęli się zmieniać wszystkie pierwiastki naszej okresowej tablicy Менделєєва. To znaczy inne izotopy, na przykład to, co nasi szanowni widzowie zauważyli, to dziękuję im bardzo, zmienili się na tyle, że znany nam z energetyki atomowej uran 235, który miał okres swojego półrozpadu dosyć długi, który dawало можливість запасу до станції, які продукуємо далі пронт, і той пронт достачається до всіх наших обивателів на всіх практичних панствах, практично за два літа почався розпадати. Це значить, втратив те властивості, які практично використовані як зрідло позискання енергії електричної в наших станціях атомових. То конкретно мовить для того, що самі, напевно, віті наші шановні відомі, що є такий помисл урухомлення першої станції атомової і в Речі Посполітої Польщі. З тим помислом, вже на ілі пам'ятам, в нашому панстві тривало понад 20 літ, як на моїй пам'яті. Зачали тоді мовити ще під кінець літ 90-х, зараз маємо вже 2001 рік, а практично вуз і зараз стоїть на тим самим місці, що був понад 20 літ тому. Тому всі не диві, але до того теж треба підходити з дуже дужим уміром і з дужим дистанцем. Для того хочу ще панству припомнити з нашого попереднього відтінка, що в зв'язку з тим, що все зміняється і наш мозок. То значить, ми, як люди, практично перед тим, як мовили наші шановні біологи і медики, наші дві половки мозку, то значить лева і права, працювали якби одремні. Було лівополкульові люди і правополкульові люди. Лівополкульові люди, то були ведук наших медиків і наших біологів описувані як люди, які стараємося пристегати так званого мислення логічного, а правополкульові люди, то люди, які практично в своїм житті пристегали і опиралися головні на емоції, то значить на тому ситуація найвенце то дотичила наших шановних кобіт. В зв'язку з тим, що змінилася ціла біологія, в зв'язку зі зменшенням атому водору, те дві половки нашого мозку починаємося зростатися разом. То значить, звуй мозку починається в наєдній половці і приходить на другому половці, і при тим настемпує так званий тенчовий бляск. То значить, тенчовий бляск настемпує різнокольорові імпульси, які ми відбираємо як тенча. Не буду припоминати о тих сідмі кольорах тенча, які всі знають. Він стає розбіжним, то значить дивергенційним, розходиться і діла абсолютно по-іншому. У ніхтурих людей мозк гвалтовні неочікування достає так зване ольснення. І те люди приймуємо то, якби дар від Бога, то значить в постаті боскіго гратісу, як то можна повідати. Так попросту то спада на них, і вони не відомо, для чого їх вибрано і що далі з тим зробити. Бо ніхтори наші відзові писали нам, що коли хорували, то замість того, що мали високу температуру, повізьмо, настимпував гвалтовний якийсь напад на них різних інших боців, а при тим міжили температури через відповідні нажонди, і замість там була нормальна температура здорового чоловіка 36,6, отримували температура ніже 35,5 ступні ведлук наших в
wskaźniku termometra. Te tak zwane przeskakiwania powodowane tym, że praktycznie zmienia się cała biologia naszego organizmu i w związku z tym, że zmienia się biologia, zmienia się tak samo i aktywność i działania naszego mózgu. Dlatego chcę Państwu też przypomnieć, że ujawnia się szczególnie to w zachowywaniu się i rejestracji działania naszego DNA. To znaczy otwiera się przez genetykami i biofizykami z zupełnie innej strony, dlatego że to, co oni, to znaczy nasi szanowni naukowcy od genetyki, biologii, medycyny uznawali za śmieciową DNA, a było do tych śmieci wrzucono z ich strony ponad 98% naszego ludzkiego genomu, o którym, powiedzmy, też będę mówić w moich następnych informacjach dla szanownych Państwa, też powiązane z tak zwanym epoką koronawirusa i pracą, tak jak przedtem mówiłem, szanowanego przeze mnie niestety zmarłego gwałtownie akademika Piotra Petrowicza Garajewa. Na ten temat on wypowiadał się w lipcu 2020 roku i to dla ludzi, którzy umieją słuchać, ale umieją przyswajać te wiedzy, które oni usłyszeli, może powiedzieć bardzo dużo. Bo praktycznie przez naszych szanownych genetyków i biologów było przypisywane w naszym genomie dla nas człowieka tylko pozostałe 2% dla tak zwanego człowieka Homo sapiens, którym ja dalej też będę Państwu opowiadać, bo praktycznie u nas ta informacja jest troszeczkę zniekształcona. Nas, to znaczy w obecnych naszych czasach, ta informacja nie obciąża za bardzo, bo ludzie słuchają mnie i mówią, no dobrze, że było tak i było tak, ale teraz się faktycznie jest absolutnie po innego. W marcu 2013 roku było opublikowane wyniki otrzymane przez teleskop Plancka, który był praktycznie wyprowadzony na orbitę 14 maja 2009 roku o wynikach nowej rzeczywistości, która nas otacza. Naukowcy postarali się zmierzyć, czy jest wielowymiarowy nasz wszechświat. I dlatego ten eksperyment był z początku rozpoczęty w 2009 roku i ukończony właśnie w grudniu 2012 roku. To znaczy przed tak zwanym przejściem. 2012 rok, to znaczy przed pierwszym skokiem kwantowym. Ale wiosną 2013 roku teleskop Plancka niestety był wyłączony i spadł w atmosferę, tobto spalił się w naszej atmosferze, ale to było praktycznie już po tym pierwszym przejściu i pierwszym skoku kwantowym. Chociaż on zdążył jeszcze zarejestrować, że tak zwanej ciemnej materii w środku centrum naszej galaktyki Droga Mleczna stało na dużo mniej niż było przedtem. I ten moment nam mówi, że już w tym momencie zaczęliśmy się rozluźniać, to znaczy stawać się mniej gęste niż byli przedtem. A tak zwana ciemna materia to samy, powiedzmy, środek złotej naszej galaktyki, jak mówili wielkie nauczyciele duchowi, że nadejdzie czas, kiedy zobaczysz złote galaktyki. Oni to przypowiadali dawno, dawno temu. I to naprawdę nastąpiło. Te złote galaktyki, które zobaczył teleskop Plancka, a jak znaczy zobaczył ten teleskop, znaczy zobaczył i operator, który faktycznie stał za okularami tego teleskopu, i to od razu pojawiło się w internecie. To znaczy operator też widział i my dlatego też z naszymi szanownymi widzami, z Państwem też widzimy to w internecie. Była
w związku z tym sprecyzowana tak zwana stala Hubble'a. To znaczy wokół której teraz rozpoczęły się bardzo duże rozmowy, bo ona mówiła nam o intensywności poszerzenia się naszego wszechświata, to znaczy o intensywnej ekspansji naszego wszechświata. A to faktycznie stwierdza, że o intensywności rozszerzenia się wszechświata, że ona jest nieprzewidywalna. Okazuje się, że nasz wszechświat stał się mniejszy. Galaktyki nigdy nie biegną, to znaczy nie uciekają jedno od drugiej, jak mówią nasi szanowni astrofizycy i astronomowie. I w związku z tym najważniejsze pytanie brzmi takie. Czy to był wielki wybuch sam w sobie, czy coś innego? Dlatego, żeby nie odchodzić za daleko, to znaczy w głębiny kosmosu i naszej galaktyki, my musimy się skupić się na odkryciach, które były zrobione w neurofizjologii i w genetyce kwantowej. Bo w tych obydwu naukach wynikła tak zwana sytuacja paradoksalna, że wielkiego wybuchu jak takiego jakoby nie było, to znaczy powstała tak zwana iluzja trzywymiarowa i świat nasz, który otacza nas, zaczyna rozwijać się absolutnie po innemu. I to była nasza z wami trzywymiarowe uzgodnienie, a jeżeli wchodzić w odkrycia tak zwanych upomnianych neurofizjologii i genetyki kwantowej, to można powiedzieć, że była dla nas stworzona tak zwana trójwymiarowa iluzja, a świat tak naprawdę rozwijał się inaczej, tak jak powiedziałem. Bo to był tylko nasz z wami, szanowny widzowie, trójwymiarowy układ. To znaczy my się umówili, tak samo jak my umawiamy się na zrozumienie znaczenia terminu jednego lub drugiego. A ponieważ wszystkie nasze boskie struktury zaczynają się rozwijać bardzo szybko, wtedy nam już nie musimy grać te gry, które nam narzucali przedtem z zewnątrz. Pośród galaktyk istnieje tylko dwie złote galaktyki, tak zwane, największe z, powiedzmy, otaczającego nasz i odbieranego przez naszych astronomów wszechświata. To jest nasza galaktyka Droga Mleczna oraz Mglawica Andromedy, która jest najbliższą galaktyką podobną do nas. Nasze naukowcy w stanie byli sfotografować, że te dwie galaktyki w jakimś to tam stanie zaczynają się łączyć. To znaczy jeden z rękawów naszej galaktyki Droga Mleczna i rękaw galaktyki Mglawica Andromeda zaczynają się łączyć. I przy czym oni zaczęli dotykać się między sobą po tak zwanym przejściu lub skoku kwantowym, który był zarejestrowany wiosną 2013 roku. A wiosną 2014 roku oni już dotykali te rękawy dwóch naszych galaktykach jeden drugiego. I teraz proszę pomyśleć sami, jak za jeden rok te dwie galaktyki byli w stanie, można powiedzieć, podać rączki jedną drugą i uścisnąć te rączki między sobą. Tym samym zmienił się czas, zmieniła się energia, nasza percepcja zmieniła się i stajemy się tymi wielowymiarowymi istotami, które zostali pierwotnie wymyślone przez wszystkie wyższe siły, do których ja Państwa znowu odsyłam, bo my o tym szczegółowo omawiali praktycznie znowu jeszcze raz do naszego poprzedniego projektu Boga. Istnieje wiele odkryć skierowanych na rachunek naszych myśli. Na przykład ustalono związek między depresją
a osteoporozą. Te badania były przeprowadzone na Uniwersytecie Jerozolimskim w Izraelu. Tam była zarejestrowana całą serię odkryć. A wynik tego badania był taki, że czym bardziej, to znaczy zagłębiają się w tej swojej depresji ludzi, którzy ją mają, taka osoba siedzi w depresji, tym bardziej jej kości zaczynają się rozmiękczać. W tym sensie zmienia się nasza świadomość. Dlatego, że zmienia się nasza świadomość i dlatego, żeby jakoś temu zapobiegać, trzeba się na naszą świadomość oglądać troszeczkę z innego punktu widzenia. Trzeba najwięcej się uśmiechać, trzeba mieć najwięcej pozytywnego stosunku do życia, bo praktycznie śmiech stwarza pozytywny odbiór i dostrajanie się nas jak ludzi w tych naszych tak zwanych czasach przejściowych lub to może po innemu się nasze, nawet bardzo dużo jasnowidzących nazywali, że następuje zmierzch czasów. Dlatego proszę najwięcej się uśmiechać, stać przez lustrem i najwięcej samych siebie pobudzać do tych pozytywnych emocji. Dlatego ja chciałbym tym swoim ostatnim wyrazem skończyć moje opowiadanie raczej, które starałem się Państwu przedstawić, jaki stał się świat po pierwszym skoku kwantowym. I dlatego chcę przejść teraz do poziomu wibracji na naszej planety Ziemi. Poziom wibracji na naszej planety Ziemi to jest zarejestrowana u ludzi planety Ziemi i to pokazuje przejście całej ludzkości do tak zwanej następnej oktawy, o którym ja naszym szanownym widzom opowiadałem na podstawie próby interpretacji z mojej strony tego piktogramy, który powstał w lipcu 2020 roku pod wrześniu. Na podstawie badań, które przeprowadzone były znowu w Federacji Rosyjskiej przez profesora Witalia, małżeństwo Witalia i Tatiany Tichoplawą, oni wszystkie swoje te rejestracje, badania przedstawili w książce, które nazwali Czas Boga, Droga Zbawienia. Ona opiera się na kontakty tych ludzi i nie tylko tych ludzi, ale też profesjonalnych matematyków, takich jak profesor Nina Wasilina Terechowa z Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego, na kontaktach na podstawie tak zwanego channelinga z istotą duchową, ale istotą pozaziemską, który ja już w swoich poprzednich odcinkach też upominałem, który nazywa się Astrus. Dlatego, żeby wszystko to Państwu wyjaśnić, ta wieloletnia praca i unikatowa praktyka uzdrawiania człowieka ma dostatecznie pozytywne wyniki i żeby my to zrozumieli, na podstawie jednoczesnego rozwoju świadomości człowieka i pełnego uzdrowienia człowieka, jak nie ma rozwoju tego świadomości, to znaczy podwyższenia własnego poziomu IQ, tak zwanego poziomu inteligencji, nie można, powiedzmy, osiągnąć tego pełnego uzdrowienia naszego organizmu. Zaczynali pracować i powiedzmy opracowali specjalne wyniki, które w praktyce pokazują, jak pracuje nasz układ mięśniowo-szkieletowy i stworzyli odpowiednie urządzenia, które pomogli śledzić wyniki, które podeszli do pracy ze strony tak zwanej technologii duchowych. Istnieją naukowe opracowania, które pomogły ustalić poziom wibracji świadomości człowieka. W dalszym skrócie ja to nazywam PWS, pozwalający określić poziom wibracji świadomości człowieka. I nam te metody testowania, tak zwane metody badania
odpowiedniej reakcji mięśniowej przekłada się na odpowiedni poziom rozwoju naszej świadomości. Te skale opracowali nie Rosjanie, opracował znany amerykański naukowiec, który nazywa się David Hawkins. Он опрацовал то и написал в своей сёнжке «Power of same force» – «Моц против силы». Для того же он 20 лет препроводил бадания межонцы реакции меньсни людей на их ружные, которые отзвертлядляют их ружные эмоции. Для того створил отповеднем скале, который показує poziom wibracji świadomości według sumarnego poziomu przeżywanych przez różnych ludzi emocji w konkretny dany moment czasu, w tej chwili. Dlatego on stworzył te tablice poziomów świadomości i ta tablica poziomów świadomości na 2005 rok, to znaczy 15 lat temu, wygląda następująco. Он опрацовал, например, то, что гнев и иные ограничивающие наш организм эмоции са пониже позиому 200 единосток ДХ. ДХ – то есть скрут от Дэвида Хоукинса. Але потом я панству представлю, для чего важна та таблица позиомов розвою нашей свідомості, бо вона стисли пов'язана з резонансом Шумана, который реєструємо практично на цілому світі понад 12 стацій бадавчих в різних панствах, влучно з тим, що таку стацію бадавчу маємо і Польська академія наук, тільки знайдується вона на Антарктиді. Мало хто, напевно, з наших шановних відзов ві о тим, але доступ до виніків даних цьогоденних ці станції не са запрезентовані для широкої опінії публічної в інтернеті. Тільки одна з тих станцій, яка проведена є через Панствовий університет в місті Томску в Західнім Сибіру Федерації Російських, набіжонця подає так зване спектрограми резонансу Шумана, до якого я далі прийду в моїх прелекціях для наших шановних панств. Для того, хочу панству я ще раз представити те таблиці позйомів свідомості людей, які са стислі пов'язані і міжони експериментально ведлук бадань міжонці реакції мінсні люди, відповідаючих на те різних емоцій. Для чого я тим мові? Бо то є дуже, можна повідати, є скоріжене з тим помірем, припроводзоним через слинного японського науковця Масуру Імото, пов'язане з реакцієм води, найважнішого плину для нас, для нашої планети Землі, для нашого організму, які були представлені в понад 4 тисячах різних фотографіях. Вода фактично відповідала на емоції чоловіка, який перед тим виражав то словно, і кожне слово поводувало повстання відповідних кришталів. Бадання Масура Імото були припроводзені в так званому пункті води, який дорівнявся плюс 4 ступні Цельсіуса, коли вода є ще і плинним, але може натихмість прийти в стан твердий, то значить стати кришталіками льоду. Тобто дуже стисло між собою пов'язане, тобто так само пов'язане зі співпрацем вибітних науковців 21 віку, яким теж буду панству оповідав, тільки на день дійсніший фактично більшість з них вже, нестети, не живе. То са знову в цудзисловію дивний збіг околічності, бо щось подобного видожилося на початку 20-го віку, коли Альберт Айнштейн, повісно, відпрацьовував вимислям своїм спеціальним і огульним теорією взглядності. Його попшедніці, які я мам теж в своїх, ну, можна повідати, архівах, в своїх нотатках, докладні сказане, гвалтовні змарлі при неочікуваних збігу околічностях. В наших дійсніших часах, то значить практично, зачинаєць
od początku XXI wieku, zaczynając po 2006 roku, nieoczekiwanie i gwałtownie zmarli wybitni naukowcy ze światowymi nazwiskami. To są przede mnie upomniany ostatni zmarł akademik Piotr Pierwiewicz Garjajew w 2020 roku. Przedtem zmarli też w niejasnych okolicznościach stwórca konkretnych urządzeń opracowanych teoretycznych przez akademika Genadija Ivanowicza Szypowa, o którym nasi szanowni widzowie pytali. Ja jeszcze raz polecam odeszli naszych szanownych widzom do przetłumaczenia pana Wałasilewskiego, który przetłumaczył faktycznie teorię próżni fizycznych w popularnym wykładzie, właśnie, który napisał sam akademik Геннадій Шипов, oraz jego bezpośredni wspólnik i współtwórca teorii pól torsyjnych, akademik Akimów Anatolij Jewgeniewicz, który też w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł gwałtownie, ale przedtem stworzył całą teorię, na podstawie której współprac z Шиповим oraz współprac, o dziwo, z Piotrem Petrowiczem Garjajewem i jeszcze ze znanym mnie, a przeze mnie i dla naszych szanownych widzom, z Ernstem Rifgatowiczem Muldaszewem, słynnym oftalmologiem, który praktycznie leczy do dzisiaj nieuleczalne choroby oczu, oprócz tego, który przeprowadził kilka wypraw nie tylko do starożytnego Tybetu, ale jak przedtem w naszym poprzednim odcinku Państwu i naszym szanownym widzom powiedziałem, na Wyspy Wielkanocne też. Niektóre rzeczy, to znaczy chcę powiedzieć, że te wybitni naukowcy cały czas między sobą kontaktowali, wymieniali się informacjami, wspólnie pracowali, bo praktycznie u nas nastąpiło coś takiego, jak ja to w swojej kolejności kiedyś swoim studentom nazywałem, że my praktycznie w naszych szkołach średnich na poziomie naszej obecnego wykształcenia znajdujemy się na poziomie Kanta Laplace'a. Co to znaczy? To znaczy, jesteśmy na poziomie rozwoju obecnej naszej nauki wykładanych w szkołach średnich i na uczelniach wyższych на 200 лет до тилу. Хце то щегульні підкреслить, бо можете панство і наші шановні справдіть в інтернеті, кеди жили і Кант, і Ляплас. Єден був знаним філософом, який, повізьми, уродився слинним крулєвцю в Калінінграді, обецним, повізьми, Кенігсберге німецьким, бо був німецьким філософом, oraz Ляплас, слинний математик і фізик, який, повізьми, виналяз і опрацьовував дуже дуже засад oraz прав дотичонцей хемії, фізики і так далі. То значи, я хочу тим повідати, що нашу науку, яку перед тим називали філософією натуральну, штучно розділили на відповідні дідини, які ми зараз називаємо фізиком, хемією, біологією, математиком і позасталими науками, як стислими, так і гуманітарними. То було розділене штучне, бо тен огром інформації, який узискували вибітні науковці в попередніх епоках, був на тилі дуже, щоб ся полапати і розібратися, так як пише академік Шипов в своїй, то тільки що при мені упомняній, популярній викладі теорії пружні фізичної, яка опарта є на його працях, то практично він пошит далі від Альберта Айнштейна, який останні 30 років свого життя, так припомінам при оказі, але напевно теж о тим дуже дуже з наших шановних візом віє, посвятив праці над огульною спільною теорією поля. То йому ще не вдало, він змарв в 55-му року, в 1955 року, але академік Шипов опрацьовував теоретичні підстави, і опрацьовував не тільки теоретичні підстави, він представив 44 рівняння, які описують нам теорії пружні фізичної, люб теорії етеру, як предтим на початку 20-го, а радше в кінці 19-го віку, те теорії етеричні були дуже популярні, але починаючи від Альберта Айнштейна і позасталих них, вони були практично знівелювані, і від них наші шановні фізики, науковці в огулісі
odmówili i nawet byli prześladowani te naukowcy, którzy dalej zajmowali się teoriami etery. To w naszych czasach, to znaczy na początku XXI wieku, gwałtownie wróciło do naszej szanownej akademickiej nauki. Dlatego, żeby więcej nie zabierać czasu, przejdę znowu do tablicy poziomów świadomości opracowanych na podstawie 20 lat doświadczeń przez słynnego naukowca Davida Hawkinsa. Tylko co powiedziałem Państwu, że gniew i inne ograniczające nasze emocje są poniżej poziomu 200 umownych jednostek DH. Energia prawdy i godności posiada częstotliwość 200 DH. Kiedy działamy mądrze, taki poziom już sięga 400 jednostek DH. Poziom miłości sięga już 500 umownych jednostek DH. Dlaczego ja to konkretnie Państwu przedstawiam, powiem troszeczkę później. Na przykład, kiedy trzymacie dziecko lub psa na rękach oraz naprawdę ich kochacie, wtedy wasze ciało zaczyna emitować jasno określone wibracje na odpowiednich częstotliwościach, a ich częstotliwość stanowi dokładnie 540 Hz. Dlatego odpowiadając na te pytania, bo niektórzy z naszych widzów pytali, co to jest częstotliwości 741 Hz i tak dalej, to jest odrębna rozmowa, posiadam te wszystkie informacje, co znaczy z każdych tych częstotliwości, ale to wszystko też powiązane z tablicą poziomu świadomości człowieka, które między innymi powiązane z badaniami Davida Hawkinsa. Kiedy jesteśmy w pełnych kontaktach ze swoją boską mądrością, częstotliwość nasza sięga poziomu 600 dH. Kiedy jesteśmy w stanie zaspokojenia, harmonii, powiedzmy harmonii z samym sobą i zatraczający nas środowisko, to posiadamy częstotliwość 600 Hz, 600 dH, bo tablica dH, tablica jednostek dH jest mierzona w hercach. Kiedy nie macie żadnych chorób, to znaczy częstotliwość wibracji waszego ciała fizycznego stanowi wtedy 635 Hz. A żeby nastąpił proces zatrzymania się starzenia naszego organizmu, to musimy podtrzymywać u siebie wibracje we własnym ciele fizycznych na poziomie 637 Hz. Na przykład niesmiertelność fizyczna, którym bardzo dużo pisze nasze święte księgi praktycznie wszystkich trzech najważniejszych religii na świecie, następuje przy poziomach wibracji równych 909 Hz. To wszystko, co tutaj Państwu, naszym szanownym widzom przedstawię, jest bardzo ważne dla zrozumienia, bo jeśli promieniujące energii miłości są na poziomie 700 Hz, to wtedy możecie nakarmić tym swoimi emocjami, to znaczy swoją energią psychiczną, około 700 milionów innych ludzi. I to jest naukowo zmierzone. Dlatego możemy wywrzeć duży wpływ na świat swoimi poziomami pozytywnych wibracji, przebywając w polu miłości. Tak zwane. Dlatego ja jeszcze raz chcę Państwu przypomnieć, bo tylko co mówiłem o 7 warstwach otaczających naszą Ziemię. Jeszcze raz muszę je to powtórzyć. Pierwsza warstwa, którą my uważali za najważniejszą, to znaczy geosfera, nad niej znajduje się biosfera. Po powstaniu i rozwoju biosfery, kiedy powstał człowiek rozumny, homo sapiens sapiens, powstała noosfera. Nad noosferą znajduje się następny, czwarty poziom, który my nazywamy psychosfera. Nad psychosferą znajdują się jeszcze 3 najwyższych poziomy, tak jak 3 największe, najwyższe po częstotliwości czakry u każdego z nas, o którym my specjalnie nawet poświęcili dosyć dużo odcinków, bo ja naszym szanownym widzom i szanownym Państwu nie po prostu tak dla ciekawości bardzo precyzyjnie przedstawiałem, co znaczy nasze czakry, bo do tego dalej przejdę, faktycznie oni są ściśle powiązane
z zachowaniem naszego bilansu energetycznego w naszym organizmie. To znaczy osiągnięcie równowagi nie tylko energetycznej, ale kwasowo-zasadowej i innej, która jest podtrzymywana i przekazywana przez tak zwane energetyczne meridiany człowieka. O energetycznych meridianach człowieka bardzo dużo jest napisane i to można znaleźć też w polskim internecie. Tylko znowu chcę zwrócić uwagę Państwa i duży ukłon zrobić do naszego szanownego kolegi, znanego Mariusza, przeze mnie jeszcze niepoznanego Franca Zalewskiego, który dotarł do tego tak zwanego 15-liczbowego systemu powiązany z rozbiciem na 24 stopni naszego pełnego kręgu w 360 stopni. Dlatego chcę powiedzieć, że nasze energetyczne meridiany, bo nieprawidłowo jest tłumaczone w języku polskim meridian. Meridian nie jest tak odbierany, tak jak tłumaczony. Meridiany to energetyczne kanały, których w naszym ciele znajdują się 12 z jednej strony i 12 z drugiej strony. Ale oprócz tych 12 meridianów energetycznych człowieka, na którym praktycznie bazuje się cała chińska medycyna, to znaczy wszystkie punkty akupunktury, a ich jest bardzo dużo, i tutaj można, każdy z meridianów posiada odpowiednią ilość swoich punktów energetycznych, które nasze, można powiedzieć, lekarze, akupunkturzyści, jak można ich tak nazwać, wstawiają i wkręcają te złote igły, żeby odblokować te energetyczne meridiany człowieka i tym samym zniekształcić lub w ogóle zniwelować jakieś dolegliwości lub choroby. Oprócz tych 12 meridianów energetycznych są jeszcze 3 główne zarządzające, strojące i średnie meridiany w człowieka, którym praktycznie bardzo mało kto wie i dlatego to jest największa tajemnica otrzymywana do dzisiaj, do naszych czasów, ale bardzo szczegółowo opracowana przez znane instytucje w Republiki Chińskiej, które wykorzystują to dla leczenia własnych obywateli, a szczególnie dygnitarzy swoich najwyższego stopnia. To wszystko jest powiązane między sobą, dlatego jeżeli my znowu podsumujemy 12 energetycznych meridianów człowieka i 3 główne meridiany zarządzające, dokładnie mamy liczby 15, to znaczy szeroki ukłon znowu w tym kierunku, drogi dr Franc Zalewski. My do tego przejdziemy, bo ja myślę, że 15-liczbowy system jest ściśle powiązany wyłącznie z biologią, a rozwojem ludzi na naszej Ziemi. Oprócz tego, istnieje tak zwany 16-liczbowy system, o którym ja Państwu opowiadałem, bo on jest powiązany też z tymi ilością gwiazdozbiorów, które my obserwujemy na naszym niebie północnym. To znaczy, oprócz zmieniających się znanych Wam 12 znaków zodiaku, do tego dochodzą jeszcze 4 znaki zodiaku lub gwiazdozbiory, które nie znikają z naszego nieba. Przypominam naszym szanownym widzom, bo mówię o gwiazdozbiorach Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy, Kasiopeusza i Perseusza. Kasiopeja i Perseusza. To jest 4 plus 12, dokładnie 16. I te wszystkie liczby 16 jest ściśle powiązane z tymi starożytnymi liczbami tak zwanych naszych przodków, starożytnych Słowian. To nieprawidłowo znowu nazwa, terminologia jest nieprawidłowa, bo praktycznie to jest powiązane też, ja robię duży troszkę odstęp z tego, to tylko co Państwu, naszym szanownym widzom przedstawiałem, to jest powiązane z pierwszą cywilizacją jeszcze przedpotopową, która wynikła na naszej planety Ziemi i która reprezentowała jedne z 4 głównych ras na Ziemi, do tych pozostałych ras też według pytań naszych szanownych widzów my przejdziemy w następnych odcinkach. Ja mam na uwadze o białej rasie.